chcielibyśmy podziękować przede wszystkim naszemu burmistrzowi, że w końcu zajął się zielonym, czyli tym zbiornikiem wodnym, a że jestem przedstawicielem tej mniejszości żeglarskiej, no to chcieliśmy też prosić o to, żeby udostępnił nam miejsca slipowania łodzi, jakieś parkingi, jakieś ścieżki, no i wytyczył jakiś regulamin, żeby te śmieci nie walały się, powiedzmy, po tym lesie, po tym nabrzeżu, no jednocześnie, żeby to żeglarstwo kwitło w naszym terenie, no i stopy wody pod kilem. Myślę, że osiągnęliśmy cel z organizowaniem dzisiejszej konferencji, ponieważ naocznie głównym decydentom na Leśnictwo Świerklaniec, na Leśnictwo Koszęcin, Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych pokazaliśmy naocznie problemy, z jakimi boryka się zielona. Mamy nadzieję, że po dzisiejszej konferencji uda nam się w porozumieniu z tymi instytucjami jako głównymi decydentami zorganizować zarówno miejsca parkingowe, zadbać o czystość w zielonej. Mamy też ambitne plany związane z rozwojem żeglarstwa. Mam nadzieję, że te wszystkie tematy poprzez zorganizowanie dzisiejszej konferencji przynajmniej częściowo będą zrealizowane.